Witam wszystkich gości oraz uczniów wraz z wychowawczyniami na uroczystości ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej. Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Spocznik. Do raportu. Zgłaszam uczniów klas pierwszych gotowych do uroczystości pasowania na ucznia. Baczność. Do hymnu państwowego. Świadczy o tym fakt, że uroczystość tę zaszczyciło dziś swoją obecnością wielu znamienitych gości. Pozwólcie mi teraz ich przywitać. Pragnę szczególnie powitać panią burmistrz miasta Zuzannę Bielawską. Witam serdecznie księdza dziekana Zbigniewa Wolanina. Witam bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli placówek oświatowych i organów współpracujących z naszą szkołą. Witam bardzo ciepło wszystkich rodziców i opiekunów naszych uczniów, samorząd uczniowski i grono pedagogiczne. Kochani pierwszacy, dziś jest ten dzień w waszym życiu, kiedy to staniecie się już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Już za chwilę będziecie prezentować przed zgromadzonymi tu gośćmi i waszymi rodzicami swoje umiejętności i zdolności. Będziecie zdawać taki jakby pierwszy w życiu ważny egzamin. Egzamin na ucznia. Życzę wam, żebyście zaliczyli go celująco. Pamiętajcie też, że skoro zostaniecie pasowani na ucznia, to obowiązywać was będzie znajomość bardzo ważnego dokumentu, a mianowicie musicie znać i przestrzegać prawa i obowiązki ucznia. Wasze panie nauczycielki będą was zapoznawać z tym dokumentem, a wy go po prostu przestrzegajcie. A teraz czekamy już na wasze przedstawienie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego Wypływamy, aby poznawać nowy tajemniczy świat nauki w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Dziś dzień niezwykły, każdy to powie, lecz po kolei, panie, panowie. Najpierw przywitać w słowach gorących pragnę rodziców tutaj siedzących, gości. Naszą dyrekcję, nauczycieli, niech wszystkim nastrój nasz się udzieli. Chcę
chcemy tu zrobić dziś pasowanie naszych pierwszaków. Więc, drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Wybijcie brawo. My zaraz schodzimy, bo jeszcze tylko okrzyk mamy taki. Uwaga wszyscy! Oto pierwsza. Chodźcie śmiało do szkoły pierwszacy, do zabawy wspólnej, do pracy. Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie. Szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie. Thank you.
chodzimy do szkoły. My ulubicy ananasy, każdy z nas wesoły. Dzwięczy dzwonek, dzwięczy, szkole się nas wzywa. Każdy pierwsza straszną miną do klasy przybywa. Dzisiaj rano wcześnie wstałem, by nie spóźnić się do szkoły. Już z daleka słyszałam szum i gwar wesoły. Usiadłyśmy razem z Olą na małych krzesełkach. Rozkątamy się po klasie. Jaka piękna, jaka wielka! Jest tablica kwiatów, rządek i regał z książkami, by tu zawsze był porządek zadbany już sami. Mamy elementarz nowy, w nim jak ziarnek maku, pod obrazkiem kolorowym czarnych pełno znaków. Ten laseczkę, inny mały haczyk. Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. M jak mama pięknie brzmi, T jak tym umyka, F jak fiołek pachnie nam, te literki złożyć trzeba, to jest trudna sztuka, lecz ciekawą rzeczą jest nasza nauka. Gdy się pisać nauczymy, słowo tak po słowie, szereg liter w naszej książce więcej nam opowie. Tu as, a tam ala, tu las, a tam lala, tu dom, a tam pod, tu sad, a tam kot. Wniosę tornister i do szkoły idę, mam książki zeszyty, dojdziarską minę. Pani uśmiechnięta w klasie wita nas, na lekcji cichutko na naukę czas. Będę czytał, będę pisał, nauczę się wiele, moimi przyjaciółmi zostaną literki. Okazuje. Gdy wypowiesz słowa szybka,
uśmiech zbudzisz. Wykorzystamy w pełni czas przeznaczony na naukę. Ślubujemy! Będziemy starać się dobrze uczyć, uczciwie i rzetelnie pracować. Ślubujemy! Będziemy szanować nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów. Ślubujemy! Będziemy przestrzegać porządku i czystości w klasie. Będziemy dbać o sprzęt szkolny. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Proszę o zabranie głosu panią burmistrz Zuzannę Bielawską. Pozwólcie, że w imieniu swoim, jak i również zaproszonych gości, wszystkim pierwszoklasistom gratuluję dzisiejszej uroczystości pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jak również pięknej uroczystości. Słuchajcie, jeszcze nie tak dawno, 1 września, jak przyszliście do szkoły,
to przecież było po was widać, że byliście wystraszeni, smutni, tak? Co niektórzy prawie płakali, a dzisiaj proszę, wszyscy jesteśmy z was dumni. Pięknie śpiewacie, głośno, wyraźnie mówicie wierszyki i powiem szczerze, że wasi rodzice, jak i wasi nauczyciele i ja oczywiście jestem z was bardzo, bardzo dumna. Brawo dla was. Ale musicie również pamiętać i za chwilę mi obiecać, że to, że jesteście uczniami już szkoły podstawowej, zobowiązuje was do takich pewnych rzeczy. I ja je może wymienię, dobrze? A wy mi powiecie, czy będziecie to realizować, dobrze? Po pierwsze, macie być przez cały rok uśmiechnięci. Będziecie? Tak! Będziecie grzeczni dla swoich rodziców, nauczycieli i swoich kolegów i koleżanek. Będziecie? Proszę, nawet nie muszę się po dwa razy pytać. Życzę wam, żebyście mieli jak najlepsze wyniki w nauce, żebyśmy na koniec roku szkolnego wasi nauczyciele wszyscy wam wręczyli dyplomy za najlepsze wyniki w nauce, tak? I po czwarte jeszcze, żebyście często używali takich słów jak dziękuję, przepraszam i proszę. Tak? Dobrze. I ostatnie, słuchajcie, to jest piąty punkt, żebyście też często używali takie słowa jak dzień dobry i do widzenia. Czyli jak ja was spotkam na ulicy albo wy mnie, to co będziecie mówić? Dzień dobry! No pięknie! Także dziękuję wam bardzo i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Proszę panią dyrektor o dokonanie aktu pasowania na uczniów naszej szkoły. Prosiłam panią burmistrz, żeby została tutaj z nami i też, żeby dokonała tego aktu. I poproszę jeszcze panią wicedyrektor Martę Skowrońską-Sowę, żeby nas w tym wspomogła, ponieważ są trzy klasy, klasa pierwsza A, B i C, dlatego we trzy będziemy dokonywały tego aktu pasowania na uczniów. Przedstawiciela Rady Rodziców naszej szkoły. Witam wszystkich serdecznie. Kochani nasi bohaterowie, w imieniu Rady Rodziców chciałabym wam życzyć samych sukcesów w szkole, w nauce, samych piątek. Pamiętajcie, abyście szanowali nauczycieli, swoich rodziców, starszych kolegów. Kochani rodzice, do was zwracam się z taką prośbą, abyście dołożyli wszelkich starań, aby wasze dzieci czuły, że interesujecie się ich karierą szkolną. W imieniu Rady Rodziców również chciałabym na ręce waszych wychowawców przekazać gry planszowe, abyście w wolnych chwilach bawili się, rozwijali swój intelekt. A na zakończenie w klasach czekają dla was rożki z małą niespodzianką w środku. Wszystkiego dobrego na całą karierę waszą uczniowską. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za to, że zaszczycili nas swoją obecnością w tym ważnym dla pierwszoklasistów dniu. Gości, uczniów wraz z wychowawczyniami zapraszamy do klas na słodki poczęstunek.